właśnie znajduje się na peronie drugim stacji kolejowej Zakopane, która została dodana do użytku dzisiaj, w piątek 22 grudnia. Jak to wygląda? Jak prezentuje się nowa stacja, która będzie teraz dostępna dla pasażerów przez wszystkie pory roku, przez wszystkie miesiące i de facto przez wszystkie dni w ciągu całego roku? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie to właśnie też zobaczymy, jak wyglądał pierwszy odjazd, przyjazd, jakie były mankamenty i jak to wszystko wyglądało jeszcze kilka godzin przed otwarciem, tak w ramach takiego podsumowania tego, co tu się działo przez ostatnie dni. Zaczynamy! Kolejowa Zakopianka 2050. Witam Was tutaj, cześć, tam Sąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Kolejowej Zakopianki 2050. Minęły święta i czas sobie podsumować to, co się działo przed świętami, w nocy, kiedy zostało oficjalnie w końcu to oddane do użytku. Co konkretnie? Linia kolejowa numer 99 na całym odcinku od Chabłówki do Zakopanego, gdzie sama stacja Zakopane jest w końcu stacją krańcową i jest stacją docelową. Choć nie jest jeszcze w pełni kompletna, to już faktycznie pociągi tutaj dojeżdżają. I zobaczymy w dzisiejszym filmie, jak wyglądał pierwszy odjazd pociągu, jak wyglądał pierwszy przyjazd pociągu i oczywiście jak wyglądał drugi odjazd pociągu, który faktycznie przyjechał tutaj jako pierwszy już de facto w teorii z pasażerami, a w praktyce jeszcze bez pasażerów, no bo nikt do tego pociągu losu nie wsiadł. Sama stacja tymczasowa z kolei znajduje się dalej tutaj w tym miejscu, gdzie była i ona tam pozostanie i będzie niedługo rozmontowana, najprawdopodobniej zniknie w najbliższym czasie, bo tam już po prostu nie ma jak aktualnie wjechać nawet z szlaku. Tymczasem tak to wyglądało w nocy. Jak chcecie sobie poskakać po różnych elementach, bo w dzisiejszym filmie też Wam opowiem ogólnie, jak wygląda sama stacja kolejowa, nie tylko i wyłącznie jak to wyglądało w nocy podczas otwarcia, również Wam pokażę, jak to wyglądało już ze dnia, więc jak coś macie rozdziały, możecie sobie skakać do tego wszystkiego, jak to wyglądało. Tymczasem zobaczmy, jak faktycznie odjechał pierwszy pociąg. Pociąg, który się w tym miejscu znajduje, pociąg stąd ruszył w teorii o godzinie 3.59, de facto pewnie z jakimś ledwo minutowym czy dwuminutowym opóźnieniem, ale takie opóźnienie, umówmy się, jak na kolej, to raczej nie jest jakiekolwiek opóźnienie. Pociąg przy bardzo stoi przy krawędzi peronu drugiego. No i co ja mogę powiedzieć? Na ujęciach tutaj z góry, z aparatu, możemy dokładnie zobaczyć, że stoi, pusty w teorii, a tak bardzo pusty to nie był. Jedna osoba faktycznie tam była, jeden pasażer był, to widzicie, jeśli światło, które jest od detona, który latał. Więc to nie jest tak, że pociąg odjechał stąd bez żadnych pasażerów. Teraz macie przy bardzo bez żadnych przyspieszeń normalne tempo, z jakim pociąg stąd odjechał. No też możecie przy okazji zobaczyć, że całkiem sensownie padał ten śnieg wtedy. No ale no cóż, to nie są jakiekolwiek warunki złe dla mnie, dla nagrywania oczywiście takiej inwestycji, jak to wyglądało, żebyście mogli to zobaczyć pierwsi. No i oczywiście, żeby ktoś to udokumentował, bo trochę mimo wszystko jest mi przykro, że byłem jedyną osobą, która nagrała i zrobiła zdjęcia faktycznie z odjazdu pierwszego pociągu z Zakopanego po ponownym przywróceniu pociągów właśnie do tej stacji, do stacji docelowej, a nie do stacji tymczasowej. No i pociąg odjechał, pojechał, już go nie ma. Znowu przyspieszamy sobie tempo z timelapsem, ale dobrze, zobaczmy sobie to jeszcze raz, jak wyglądało z ujęć z drona, no bo oczywiście widzieliście, że dron tam też latał. Drona mogliście zobaczyć na live'ie, natomiast umówmy się, ujęcia z live'a są trochę w gorszej jakości niż faktycznie tutaj ujęcia w 4K, które możecie zobaczyć teraz. No nie jest też idealnie, no bo faktycznie śnieg padał mi tu również w obiektyw, no śnieg sypie, no to jak sypie, no to oczywiście też pada w obiektyw, więc widzimy tutaj, że faktycznie struktura śniegu się roztapia aktualnie. No, no cóż, mogliśmy faktycznie zobaczyć, jak to wyglądało. Przypadło, pociąg stoi. No nie jest to najnowocześniejszy pociąg. To nie jest takie otwarcie Warszawy Głównej, gdzie przyjechał ładny pociąg
z Łodzi. No tutaj aż tak ładnie niestety nie wygląda, no ale jest. Jest z jedną osobą, jest oczywiście cały personel pociągu, czyli kierownik pociągu, jak i również maszynista. I te trzy osoby odjechały tym pociągiem. No i to dosyć symboliczna data, dosyć symboliczny moment, że tak to powiem, no bo trzeba faktycznie przyznać, że tak nie co dzień jest oddawana linia kolejowa do Zakopanego, a przynajmniej po przebudowie, która trwała, no tak trochę, dosyć, bym powiedział, dużo lat. Więc proszę bardzo, pociąg odjeżdża. Też możecie zwrócić uwagę, że te perony są tutaj strasznie długie. Ja wam wytłumaczę za chwilę, czemu te perony są tak długie. Pomimo tego, że de facto żaden pociąg aż tak długi tutaj nie może przyjechać, to ta długość peronu ma sens. Wbrew temu, co piszecie w komentarzach czasami, to długość aż tak długa tego peronu ma sens. Oczywiście chodziło też o to, żeby pozostawić te perony mniej więcej tej samej długości, jak były wcześniej, przynajmniej jeżeli chodzi o peron długi, tutaj wcześniej już był długi. Natomiast teraz zobaczycie dokładnie, o co chodzi i jak to wyglądało. Tak odjechał pierwszy pociąg ze stacji Zakopane chwilę po godzinie 3:59. Oczywiście 3:59 to miało miejsce 22 grudnia 2023 roku, w piątek. Żeby to było oczywiście jasne, to nie był jakiś specjalny nowy rozkład jazdy, po prostu zastępcza komunikacja autobusowa się zmieniła faktycznie w pociągi. Tymczasem w tym miejscu, pomiędzy przyjazdem kolejnego pociągu, miałem okazję na lewo jeszcze polatać faktycznie po samej stacji, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tu widzimy rozjazdy, które są w przyszłości przygotowane, aby z peronu drugiego również pociągi mogły robić objazdy. Znaczy lokomotywa, żeby mogła robić objazd całego składu. Jest to przygotowane w tym miejscu, jak widzicie, są rozjazdy. Natomiast na ten tor na razie jest donikąd, że tak to powiem, w sensie nie ma reszty torowiska, reszty torów, reszty sieci trakcyjnej, więc takiej możliwości nie ma. I też, co ważne, w tym miejscu, gdzie się znajduje, na tym torze, nie ma już sieci trakcyjnej, więc pociągi nie mogą nawet w tym miejscu dojechać aż tak daleko. Nie bez powodu pociągi tak trochę stawały dalej na tych wszystkich ujęciach. Tamta sieć trakcyjna nie była rozwieszona, jak z tego, co sobie później zobaczyłem na ujęciach z drona, więc faktycznie pociągi musiały stawać kawałek dalej. No tymczasem tutaj znajdują się te dwa perony. Drugi peron, ten długi, widzieliście. Peron pierwszy się znajduje przy dworcach, że tak to powiem. Dworce oczywiście były przybudowane wcześniej. No już całkiem ładnie się prezentują. Czy są czynne całodobowo? Nie powiem wam, bo chodziłem w inne miejsce się grzać w nocy. Natomiast widać, że są ciemne. Natomiast widać, że też są całkiem ładnie wyremontowane. Tu też przy okazji widzicie to zadaszenie, które jest ma jeden mankament, o którym wam za chwilę powiem. Nawet nie chodzi o sam wjazd i śnieg, tylko o to, że no jest za krótkie, żeby było jakkolwiek funkcjonalne w większym znaczeniu. Natomiast faktycznie jest też całkiem ładnie udekorowane, jeżeli chodzi o drewienka od dołu. Tymczasem zobaczmy sobie, jak przyjechał pierwszy pociąg. No pierwszy pociąg już nie przyjechał o czasie. Przyjechał jakieś 49 minut po czasie, więc miało to miejsce de facto za jakąś ponad godzinę później. Przypadło, pociąg przyjeżdża. Dokładną godzinę możecie zobaczyć sobie tam na live, bo ja tam podawałem tę godzinę mniej więcej, kiedy co się działo. Natomiast jak widzicie, pociąg, proszę bardzo, jedzie. No oczywiście same torowisko i sam szlak jest oczywiście całkowicie wyciemniony, tutaj żadnego oświetlenia nie ma. Na rozjazdach już jest trochę to inaczej i tam faktycznie jest jasno. No i oczywiście perony też muszą być oświetlone. No i faktycznie perony trzeba też co przyznać, co możecie zobaczyć na dzisiejszych ujęciach i jeszcze na przyszłych ujęciach, które będą pokazywane na kanale, są naprawdę ładnie oświetlone. Znaczy przydałoby się, nie wiem, więcej gablot, więcej ławek na tym długim peronie, śmietników też więcej by się przydało, ale jedna z tych, co faktycznie mi się udało zrobić, to jest to, że cały peron jest naprawdę całkiem ładnie oświetlony. Może inaczej, jest jeszcze śnieg, więc już w ogóle jest jasno i jest po prostu idealnie. Że widziałem próby oświetlenia na tych peronach i widziałem, jak to było włączane i wyłączane, to miałem okazję zobaczyć, jak to wyglądało, kiedy było ciemno, i muszę przyznać, że różnica jest dość mocna. Więc tutaj, proszę bardzo, przyjechał pierwszy pociąg. Pierwszy pociąg przyjechał bez jakichkolwiek pasażerów. To na minus faktycznie, bo przyjechał z dosyć dużym opóźnieniem. Ciekawe, czy ktokolwiek na trasie wsiadał i wysiadał. No wiemy, że to faktycznie do Zakopanego tym pociągiem pierwszym, który przyjechał na stację już tak rozkładowo, nikt nie przyjechał. No minus, szkoda trochę, no cóż. No ja oczywiście tym pociągiem nie przyjechałem, bo nawet jakbym chciał przyjechać, no to chciałem dla was to nagrać mimo wszystko, więc no cóż, takiej okazji nie miałem, no ale jak widzicie, pociąg się, proszę bardzo, prezentuje, jest na miejscu, jest na miejscu. No i on chwilę później ruszył ponownie w trasę w kierunku ponownie Poronina i jazdu dalej. Co ciekawe, w ogóle ten pociąg przyjechał stąd
Znaczy do stacji Zakopane, tylko i wyłącznie z Nowego Targu, więc to, że miał tak duże opóźnienie, jest coś ciekawe. Nie do końca wiem, w jaki sposób udało im się uzyskać takie opóźnienie. Domyślam się, że była jakaś awaria składu, żeby po prostu aż mieć takie opóźnienie. Chociaż oczywiście PKP tam mówiło, że to nie jest przez nich spowodowane, więc albo awaria składu, ewentualnie domyślam się, że mogło to też być spowodowane tym, że po prostu zima, a tak zimy, tak? Nagle zasypało, zlotnice jeszcze niedozgrzane i po prostu się wszystko posklejało i nie dało się dostawić z lotnic. To też jest możliwe, może to też tak się wydarzyło, nie wiem, nie mam oficjalnej informacji, czemu pociąg ten przyjechał, no, ponieważ przyjechał z opóźnieniem, no to oczywiście też odjechał z opóźnieniem, jego opóźnienie było tak duże, że de facto na stacji stało on, nie wiem, może z 2 minuty góra i później od razu musiał już ruszyć w drugą trasę. Z ciekawostek wam powiem, jak przyjechał faktycznie i przebiegał maszynista z jednej kabiny do drugiej kabiny, to ja mu pogratulowałem przyjazdu pierwszego pociągu w ramach rozkładu jazdy i oczywiście podziękował mi. Natomiast tak to wyglądało. No i proszę bardzo, drugi odjazd pociągu. Ten pociąg już faktycznie odjechał z kilkoma ładnymi pasażerami. Tego nie było pokazanego na ujęciach, ale ja widziałem, że faktycznie trochę osób czekało na peronie i on już był z pasażerami. Oczywiście nie był wyładowany w pełni, ale z 10 osób mogło być już na pokładzie i nawet osoby z walizkami. Tymczasem przechodzimy do już faktycznie ujęć docelowych, czyli nie mojego takiego gadania, jak to wyglądało, tylko co faktycznie jest na samej stacji. I do tych mankamentów, które powiedziałem wcześniej, bo jest ich kilka i też wam powiem, czemu ta stacja jest taka ogromna, a taka mała przepustowość jest faktycznie do niej. To tak, po pierwsze, stacja tymczasowa będzie aktualnie krok po kroku rozbierana. Jak sobie przejrzycie dokładnie, jak wygląda układ torowy, to aktualnie nie ma tam de facto możliwości wjechania teraz ze szlaku, więc siłą rzeczy te perony są teraz całkowicie zbędne. Tu, co ciekawe, mamy nawet trzy tory, więc całkiem na bogato to wygląda. No i ten jeden najdłuższy peron. Peron ten, jak mierzyłem tak mniej więcej na mapie, to ma około 400 metrów długości. No, trzeba przyznać, całkiem długi. W komentarzach pisaliście mi, że nie mogą aż tak długie pociągi przyjeżdżać do Zakopanego, że jest limit w związku z tym, że tutaj jest kręta trasa. Ja się z tym zgadzam oczywiście, że tak może to wyglądać, natomiast co faktycznie jest ważne, to jest to, że pociągi, nawet te najdłuższe, nie mogą dojechać do samego krańca peronu. Czemu? W sensie do samego końca peronu, nie do samego krańca, bo przy krawędziach peronowych oczywiście się zatrzymują pociągi, ale czemu pociągi nie podjeżdżają dosyć blisko samego końca peronu? Ponieważ musi lokomotywa objechać cały skład. I chyba wszystko jasne. Aby lokomotywa mogła objechać cały skład, po pierwsze musi się odczepić od składu, podjechać kawałek dalej prosto i następnie musi się zmienić rozjazd i na spokojnie, wyskrajnie musi się zmieścić od składu i objechać całość. Więc to jest odległość, nie wiem, no mniej więcej z dwóch, trzech wagonów, która musi być jeszcze pozostawiona, jeżeli chodzi o ten kraniec, o ten koniec peronu. Dlatego też pociągi są trochę dalej odsunięte. Jeżeli cały skład z wagonami jest odsunięty dalej, to potrzebny jest dłuższy peron i notabene przydałoby się dłuższe zadaszenie. Dlatego, ponieważ aktualnie jak zatrzyma się skład i później pociąg, czyli lokomotywa, musi objechać cały skład, no to jest problem. Ponieważ zadaszenie aktualnie, które tutaj jest, de facto dociera tylko i wyłącznie, no, góra do jednego wagonu. A jeżeli macie taką sytuację, że na samym początku tutaj, jeżeli chodzi o wejście od stacji, jest najpierw wagon z pierwszą klasą, później jest warsztat, później są wszystkie pozostałe wagony, no to nie ma tak, że wsiądziecie do pierwszej klasy i przejdziecie sobie przez resztę pociągu, bo warsztat jest zamknięty, po prostu nawet nie przejdziecie przez te drzwi, więc no to jest problem. A już pomijając te aspekty, oczywiście, że te daszki zbytnio nie chronią przed śniegiem, bo jest to wszystko cały czas odśnieżone, jak możecie zobaczyć na ujęciach. Nie chronią przed wiatrem, choć są te elementy szklane tutaj, które widzicie. Niestety one już były zbite faktycznie przed oddaniem do użytku, co można było zobaczyć na ujęciach poprzednich z nocy. No to jest minus, to nie ja zbiłem, żeby nie było, bo faktycznie zobaczycie jeszcze ujęcia akrobacyjne, które też tutaj nagrywałem, ale to już miało miejsce, to już było zbite wcześniej. Natomiast, no tak, no wszystko jest ośnieżone. Te perony, do których faktycznie będzie wejście po schodach i po pochylni tutaj, czy od tej strony, czyli peron czwarty i trzeci, one będą oddane do użytku sukcesywnie w 2024 roku, więc jeszcze chwilę na nie poczekamy. No ale widać, że są. Widać, że to będą głównie perony dla pociągów aglomeracyjnych, nie dla pociągów dalekobieżnych, ale de facto nie wiemy, kiedy będą oficjalnie oddane do użytku. Też nie powiem wam, czy będzie na peronie czwartym, czyli tym po prawej stronie, bo to będzie peron jednokrawędziowy, czy będzie faktycznie zadaszenie, czy nie będzie go. Jakaś wiata pewnie było, będzie nawet taka mała, ale czy będzie takie duże zadaszenie, jak tutaj widzimy, nie wiem, bo go nie ma, więc nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy są fundamenty, czy się z tego tutaj
pojawiło. No jest jak jest, widzimy jak to wygląda. Z kolei ten peron no, będzie dłuższy, ten peron pewnie będzie mógł obsługiwać tam trochę krótsze pociągi dalekobieżne. No i tak to wygląda, proszę bardzo. Dalej oczywiście są budynki dworcowe. Całkiem ładnie się ogólnie cała stacja prezentuje, trzeba to przyznać. Natomiast, no nie, może powiedzmy to wprost w twarz. To jest stacja w budowie. Udało się przywrócić ruch kolejowy, ale to nie oznacza, że tutaj jakkolwiek budowa się zakończyła. Jest owszem, jak widzicie, nowy budynek na stawni. Tutaj faktycznie całkiem ładnie działa, mają ładne duże szyby, machałem do nich, też od niej do mnie odmachali tam w nocy, jak czekam też 40 minut opóźnienia. Więc faktycznie tam osoby pracują i widać, że mają ciepło i kawę i tak dalej. Natomiast to jest jeszcze cały czas w budowie. Oczywiście sama część autobusowa, jak i również dworzec został całkowicie przebudowany i tu już wszystko jest po nowemu. To właśnie teraz możecie zobaczyć, natomiast to nie oznacza, że budowa się zakończyła, no i będziemy mogli jeszcze spokojnie przez kolejne kilka miesięcy oglądać, jak to wygląda i też mam nadzieję, że będę mógł to dla Was cały czas nagrywać oczywiście na kanale Avizonosz. Tymczasem jeszcze z ciekawostek, bo oczywiście nie jest tak, że tutaj już będziemy kończyć. W tym miesiącu Wam nie pokażę dokładnie jak porównania side by side, jak to wyglądało. Mogliście zobaczyć kawałek w intrze. No dużo się nie zmieniło w porównaniu z październikiem. W sensie są oddane do użytku całe perony, ale jest wszystko tak w śniegu, że zresztą widzicie, że cały czas padał śnieg. Więc ja też długo nie latałem, no bo kiepskie warunki i dużo nie widać. Sam dworzec autobusowy z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że już całkowicie działa. Miałem okazję nim tutaj przyjechać autobusem, no bo nie było pociągów kolejowych, przyjechałem dzień wcześniej. I wszystko całkiem ładnie, sprawnie działa, jest to zadaszone. Tam faktycznie pod tymi wetami, gdzie autobusy dalekobieżne się zatrzymują, jest pełna wygoda i faktycznie to całkiem nieźle działa. I też co ważne, parking P plus R, który się tutaj znajduje, trzypiętrowy, też działa, też funkcjonuje. Winda jest ciepła w środku, w niej się ogrzewaliśmy z sykutem. No i co ważne, sam parking jest darmowy, a właściwie bezpłatny dla osób, które korzystają z komunikacji miejskiej, bądź czy jadą tutaj na przykład pociągiem, albo chcą pojechać pociągiem i po prostu zostają w tym miejscu samochód. Więc zachęcamy do korzystania, mało osób korzysta, no ale pewnie niedługo to się zmieni w związku z dodaniem do użytku samej stacji kolejowej. Tymczasem na koniec ciekawostka. A na was taką ciekawostkę, jak tutaj stoję na peronie i jak patrzyłem w rozkładzie jazdy, to jeszcze żaden pociąg nie przyjechał tutaj rozkładowo, ani nie odjechał stąd rozkładowo. Pomijając pierwszy pociąg, który odjechał o 3:59, więc trochę kiepsko wygląda ten pierwszy dzień stacji kolejowej Zakopane. No i tutaj już kończąc ten film z takich ujęć z zona FFA, które jeszcze będziecie mogli zobaczyć niedługo na kanale, to powiem wam, że brakuje mi tutaj jednej rzeczy. Brakuje mi wejścia od drugiej strony w formie kładki. Tak mniej więcej ta kładka według mnie powinna być na wysokości krańca peronu pierwszego i trzeciego, z połączeniem oczywiście peronu pierwszego i czwartego, jak i również ulicy Smerkowej na górze. To byłoby dobre połączenie ulicy Smerkowej z samą stacją kolejową, jak i również oczywiście dostęp do tej stacji byłby większy, albo konkretnie do tych peronów. Szkoda, że tego nie ma, może by to było wybudowane. Natomiast na koniec jeszcze Wam powiem, że te ujęcia z FPV, które teraz widzicie, jeszcze będziecie mogli niedługo zobaczyć ponownie. Ponownie w filmie, gdzie podsumujemy sobie wszystkie ujęcia z drona FPV, które nagrywałem tutaj w Zakopanem, właśnie w ramach tego oddawania do użytku. Chwilę przed otwarciem, jak i również już po otwarciu, tak jak teraz to widzicie, całkiem ciekawe ujęcia, całkiem dużo filmów nagraliśmy z sykutem, więc będziecie mogli to zobaczyć. Jeszcze też będzie film z tego niesławnego przejazdu pociągiem, gdzie zostało mi uniemożliwione nagranie całego przejazdu z Zakopanego do Krakowa. Udało mi się nagrać odcinek z Zakopanego do Nowego Targu mniej więcej i to też będziecie mogli zobaczyć w najbliższym filmie. Tymczasem, jeśli komentarz Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie przeżyć więcej materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam Was do zostania patronami Avizonosza, bo dzięki temu te filmy mogę realizować w takich dosyć ciekawych formatach, jak i również możecie zobaczyć filmy za kulisami. No i też co ważne, ten film dzisiejszy był też sponsorowany przez Koleo, które nam tutaj opłaciło przejazdy pociągami właśnie do i z Zakopanego na odcinku, gdzie jeździły faktycznie pociągi, za co bardzo serdecznie dziękujemy i też Was zachęcamy do korzystania z aplikacji Koleo, bo wtedy możecie zakupić bilety całkiem wygodnie i szybko i z zapisaniem Waszych faktycznie parametrów, z jakich ulg korzystacie i kto faktycznie jedzie w ramach danego biletu. Więc zachęcam do korzystania i więcej o tej naszej współpracy będziecie mogli dowiedzieć się na początku 2024 roku, bo to trochę faktycznie ciekawych atrakcji i bajerów będziecie mogli niedługo zobaczyć. Mam nadzieję,
nadzieję, że Wam się będzie podobać. Tymczasem w najbliższych dniach będziecie mogli zobaczyć jeszcze film Zapraszamy do Metta. Powinien się pojawić on w czwartek, jak również film z Gdyni. A ten film pojawia się w nocy, więc niestety nie udało mi się go szybciej nagrać, ale wybaczcie, całkiem dużo ujęć, a ja nagrywałem dzisiaj cały dzień Zapraszamy do Metta, no i też w Koleo miałem okazję być, więc dosyć dużo się dzieje i dużo jeszcze będzie się działo na sam koniec 2024 roku, choć ja już mam zaplanowane miejsce, gdzie będę spędzać hucznie Sylwestra, a początek w styczniu też miejmy nadzieję, że będzie z przytupem. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!